Prowadząc szkolenia, często słyszę pytanie: Andrzej, powiedz mi, jaką książkę mam sobie kupić, albo jakie książki mam sobie kupić, by te książki pomogły mi zdobyć więcej informacji, poprawić swój warsztat pracy. Pomyślałem sobie, że blog, jakim jest poradnik mówcy i trenera, będzie świetnym miejscem, by o tych książkach rozmawiać, o nich mówić i o nich pisać. Dlatego zachęcam Ciebie do aktywnego udziału w tym blogu, do komentowania postów i też dopisywania swoich opinii na temat książek, o których będę pisał, o których będę mówił.